Zusammen mit der ganzen Gemeinde, mit Frau Schultheiß, sind wir alle einig und waren wir alle einig, dass dieser Friedhof zu einem besseren Zustand gebracht werden sollte. Und wir freuen uns jetzt, dass er eine, dass ein quasi ein Zertifikat, eine schöne, dass es zeigen kann, wie bedeutenswert und wie wichtig die Geschichte dieses Ortes für uns ist. W dzisiejszej uroczystości uczestniczą przewodniczący Rady Gminy, którego serdecznie witam, ksiądz proboszcz naszej parafii, witam go serdecznie, jak również wielu mieszkańców naszej wsi, radni naszej gminy. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Obecnie proszę o zabranie głosu pana Konrada Alfreda. Also an unserem heutigen Treffen teilnehmen mehrere Personen statt. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich den Pfarrer hier willkommen darf, sowohl wie den Vorsitzenden des Rates der Gemeinde darf. Und jetzt möchte ich Herrn Alfred Konrad um ein Wort zu bitten. Ich bin der Senior unserer Delegation aus Deutschland. Ich wurde ausgewählt, die passenden Worte für das heutige Ereignis zu finden. Meine Gedanken anlässlich der Errichtung dieses Obelisken und der Einweihung am heutigen Tage hier auf dem ehemaligen Friedhof von Hohenbach oder Schanen Colonia sind schon zu Papier gebracht. Frau Amrei Weinert wird das, meine Gedanken in Deutsch vortragen. Und Frau Alexandra Rehmann wird sie anschließend im Ganzen im Polnisch vortragen. So. Frau Weinert, bitte. Jestem przedstawicielem grupy potomków poprzednich kolonistów, którzy przybyli tutaj dzisiaj i te myśli odnośnie dzisiejszego wydarzenia, jakim jest poświęcenie tego pomnika, pozwoliłem sobie spisać, przedstawi je osoba, która przyjechała z nami, również potomkini kolonistów z Hohenbach, z kolonii Hohenbach Czermin, pani Weinert. Ja natomiast przetłumaczę je na niemiecki, na polski, przepraszam. Liebe Festgäste, wir haben uns hier zur Einweihung des Obelisken auf dem Friedhof der ehemaligen deutschen Kolonii Hohenbach, Czermin Colonia, eingefunden. Szanowni goście, zebraliśmy się tu na uroczystości poświęcenia obelisku na cmentarzu ewangelickim byłej kolonii niemieckiej Hohenbach Czermin Colonia. Wir erleben dieses bewegende Ereignis in guter Gemeinschaft mit der Gemeinde Czermin, dem Bürgermeister Leon Gittinger, dem Pfarrer Leon Falowski, dem Landrat des Kreises Mielec, Herrn Andrzej Schrabasz, der Feuerwehr und Schülern aus Czermin. Przeżywamy to wzruszające wydarzenie wspólnie z mieszkańcami gminy Czermin, z burmistrzem Leonem Gettingerem, proboszczem księdzem Pawłem Pałowskim, starostą powiatu Mielec, panem Andrzejem Hraboszczem oraz ochotniczą strażą pożarną i uczniami ze szkół z Czermina. Es freut mich sehr, dass ich als Sprecher der ehemaligen deutschen Bewohner dieses Ortes und auch anderer Orte einige Worte zu diesem Ereignis sagen kann. Bardzo mnie cieszy, że mogę powiedzieć kilka słów podczas tej podniosłej uroczystości jako przedstawicielka byłych niemieckich mieszkańców tej miejscowości, jak również sąsiednich wsi. In unserer Delegation ist eine in Hohenbach geborene Person dabei, Lothar Konrad. Er ist im Alter von 3 Monaten von seinen Eltern auf der Flucht getragen worden. W naszej delegacji jest jedna osoba, która urodziła się w Hohenbach, pan Lothar Konrad. Gdy miał 3 miesiące, jego rodzice podczas ucieczki nieśli go na rękach. In unseren Familien wurde über unsere Vergangenheit in Polen viel gesprochen. Dieses hat auch uns, die wir damals kleine Kinder waren oder noch nicht geboren, neugierig gemacht, wie denn diese Dörfer aussehen und wie ihre Geschichte war. Und so besucht einer von uns heute schon zum 4. Mal Czermin. Manfred Konrad, geboren im Januar 1945. Te wspomnienia z naszych rodzin spowodowały, że my, wówczas jeszcze małe dzieci, jak również ci, którzy urodzili się później, byliśmy ciekawi, jak wyglądają te wsie, jaka była ich historia. I tak dzisiaj jeden z nas odwiedza Czermin już po raz czwarty. Pan Manfred Konrad, urodzony w styczniu 1945 roku.
Warum unsere Vorfahren vor genau 230 Jahren hierher nach Galizien ausgewandert sind und warum wir in überstürzter Flucht 1944 wieder nach Deutschland geflohen sind, ist gut bekannt. Dlaczego nasi przodkowie przed dokładnie 230 laty przybyli do Galicji i dlaczego my w 1944 roku uciekliśmy pospiesznie do Niemiec, to jest powszechnie znane. Wir wissen sehr wohl, welches Leid der verbrecherische und grausame Krieg, angezettelt von Adolf dem Irren und seine Folgen vielen Menschen in Polen und anderen Ländern gebracht hat. Wszyscy wiemy doskonale, jak wielkie cierpienia przyniosła zbrodnicza i okrutna wojna wszczęta przez Adolfa Hitlera i jakie były jej skutki dla wielu ludzi w Polsce i w innych krajach. Auf beiden Seiten reifte inzwischen der Wunsch, dass der über viele Jahre vernachlässigte Friedhof als Museumsfriedhof und Gedenkstätte hergerichtet werden sollte, wie es in vielen Gemeinden in Galizien schon geschehen ist. Po obu stronach dojrzewało w międzyczasie życzenie, aby ten przez wiele lat zaniedbany cmentarz stał się cmentarzem muzeum i miejscem pamięci, tak jak to się stało już w wielu gminach w całej Galicji. Was hier im gegenseitigen Einvernehmen entstanden ist, hat den uneingeschränkten Beifall vieler mit Hohenbach verbundenen Personen gefunden. Das höchste Lob kam von Steve Stroud aus den USA mit Rudolf, Vorfahren aus Hohenbach. Ich will es hiermit weitergeben. Absolut wunderbar. Er kann diesen Gedenkstein auch als eine Belohnung für seine 20 Jahre kontinuierliche Erforschung der Hohenbacher Familien seit der Ansiedlung werten. To, co tu powstało w wyniku obopólnych uzgodnień, spotkało się z ogromnym uznaniem wszystkich, którzy są związani z Hohenbach. Największą pochwałę wyraził Steve Stroud z USA, potomek rodziny Rudolf z Hohenbach. Chcę ją tu wyrazić, powiedział on, absolutnie wspaniałe. Upatruje on ten obelisk jako swoją nagrodę za 20 lat nieustannej pracy badawczej nad historią rodzin z Hohenbach. Od momentu ich osiedlenia się tutaj. Ja sam przeważnie ożywiałem wydarzenia historyczne wyczerpnięte ze starych akt. Ich selbst habe vorwiegend geschichtliche Ereignisse aus alten Akten wieder lebendig gemacht. Und so möchte ich nun im Anblick dieses schönen Gedenksteines und mehrerer ehrwürdiger Grabsteine auch an Folgendes erinnern. Vor exakt 230 Jahren, am 9. Mai 1783, ist eine große Gruppe von Auswanderern in Wien registriert worden, die dann in Czermin-Hohenbach und Plawo-Schönanger ansässig wurden. Die Registrierung dieser Leute mit Angabe der Heimatorte können wir im Anschluss im Gemeindehaus sehen. Tak więc chciałbym tutaj przed tym pięknym obeliskiem i wieloma czcigodnymi kamieniami nagrobnymi przypomnieć o tym, co następuje. Przed dokładnie 230 laty, 9 maja 1783 roku, zarejestrowana została w Wiedniu duża grupa kolonistów, którzy później osiedli w Czerminie Hohenbach i w Pławie Schönanger. Rejestrację tych ludzi wraz z podaniem ich rodzimych miejscowości będziemy mogli po zakończeniu tej uroczystości zobaczyć w domu strażaka. Ich möchte einige Sätze zu den Personen sagen, deren Steine wir gefunden und identifiziert haben. Mehrere von uns sehen hier die Grabsteine ihrer Vorfahren. Am meisten sind Steine mit dem Namen Hauser zu finden. Dabei sind auch die Steine von drei Geschwistern, geboren in den Jahren 1819, 1820 und 1822. Die Taufeintragungen im Czerminer Kirchenbuch zeigen, dass ein Kind vom römisch-katholischen Pfarrer getauft wurde und zwei Kinder vom damaligen Pfarrer Johann Kerk aus Reichsheim. Chciałbym również powiedzieć kilka słów o osobach, których płyty nagrobne znaleźliśmy tutaj i zidentyfikowaliśmy. Wielu z nas widzi tu kamienie nagrobne swoich przodków. Najwięcej kamieni nosi nazwisko Hauser. Widzimy również kamienie trojga rodzeństwa, urodzonych odpowiednio w 1819, 20 i 22 roku. Informacje o ich chrzcie znalezione w księgach kościelnych w Czerminie wskazują, że jedno z dzieci zostało ochrzczone przez proboszcza katolickiego, a dwoje pozostałych przez ówczesnego proboszcza Kerka z Reichsheim, czyli Sarnowa. Das sind alles Geschwister meiner zwei aus Hohenbach stammenden Hauser Urgroßmütter. Also fühle ich mich hier nicht fremd, sondern
Ich kann einen berühmten Satz verändern und sagen, ich bin ein Hohenbacher. To są wszystko potomkowie dwóch moich pochodzących z Hohenbach, prababek, noszących nazwisko Hauser. Tak więc nie czuję się tu obco, a nawet mogę powtórzyć trochę zmienione zdanie. Jestem mieszkańcem Hohenbach. Möge unser Tun und Wirken für einen würdigen Friedhof in Czermin Kolonia, Hohenbach, allen Besuchern eine Augenweide sein. Ein Ort der Besinnung und daran erinnern, dass Czermin an den Umwälzungen, dem Auf und Ab der polnischen Geschichte beteiligt war. Der heutige Tag ist dabei ein wichtiges Datum. Oby nasze czyny dla czcigodnego cmentarza w Czerminie, Kolonii, Hohenbach stały się dla wszystkich zwiedzających wartymi zobaczenia, miejscem zastanowienia i przypominały o tym, że Czermin brał udział w przemianach, we wzlotach i upadkach polskiej historii. Dzisiejszy dzień jest w historii dniem ważnym. Obecnie proszę księdza proboszcza o poświęcenie pomnika. Drodzy bracia i siostry, w duchu chrześcijańskiej pobożności gromadzimy się, aby pobłogosławić ten obelisk i ten cmentarz, na którym spoczywają ciała naszych braci i sióstr, aż zajaśnieje chwalebny dzień Pański. W tym miejscu spoczynku wznieśmy oczy ku niebieskiej Ojczyźnie i wpatrujmy się w Chrystusa, który za nas cierpiał i zmartwychwstał. Boże wszelkiej pociechy, Ty sprawiedliwym wyrokiem nakazałeś, aby śmiertelne ciało człowieka ulepione z prochu ziemi wracało do ziemi. W planach swojego miłosierdzia przemieniłeś jednak tę karę na świadectwo swojej miłości. Ty zechciałeś, aby Twój Syn po swojej śmierci został złożony w grobie, aby z Niego powstał jako zwycięzca śmierci i dał nam rękojmię przyszłego zmartwychwstania. Ciebie więc, Boże, prosimy, pobłogosław ten obelisk i to miejsce, niech ta ziemia, kryjąca doczesne ludzkie szczątki, będzie miejscem spoczynku i nadziei. Niech ciała zmarłych, spoczywające tutaj w pokoju, powstaną nieśmiertelne w dniu chwalebnego przyjścia Twojego Syna. Umacniaj w sercach żyjących nadzieję wiecznej nagrody. Wysłuchaj łaskawie modlitwy za tych, którzy zasnęli w Chrystusie i przyjmij nieustanne uwielbienie Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wznieśmy nasze serca do Ojca Niebieskiego i słowami modlitwy Pańskiej prośmy o przyjście Jego Królestwa i odpuszczenie naszych grzechów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Polećmy Bożemu miłosierdziu wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który w swej dobroci stworzył człowieka i przez zmartwychwstanie swego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Obecnie proszę delegację z Niemiec o złożenie wieńca. Ich möchte jetzt die beiden Delegationen darum zu bitten, die Blumen zusammenzulegen.
Dziękuję bardzo. Proszę młodzież o przedstawienie krótkiego programu z dzisiejszej okazji. Dankeschön. Und jetzt werden die Schüler aus einer Schule ein kurzen Programm darstellen. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie.
Ojczyzną moją jest Bóg, Duch, Syn i Ojciec Wszechświata. Na każdej z moich dróg ku Niemu dusza ulata. Nie ojczyzną moją jest Łan, Łan Polski, prostej, serdecznej. Niech mi pozwoli Pan w nim znaleźć spoczynek wieczny. Ojczyzną moją jest dom, kochany dom rodzicielski, przytułek cichy snom, młodości sielskiej, anielskiej. Patrzę, zrudzony wśród dróg, w oczu Twój błękit przeczysty i jest z nim wszystko, i Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Świętej Twój gniew.
Państwu, z inicjatywy pani Julii Klich w tej chwili zostanie złożony znicz na obelisku. Znicz złożą między innymi rodzina tych kolonistów, którzy mieszkali na posesji Klichów. Proszę bardzo. Także spotkali się, byli, odwiedzili posiadłość, w której w tej chwili pani Józefa Klich zamieszkuje. No i mają życzenie złożyć teraz znicz. Proszę bardzo. Also jetzt aus der Initiative von Frau Klich werden Familie Weinert und Frau Klich zusammen eine Kerze zünden. Proszę Państwa, zakończyła się oficjalna część uroczystości. Obecnie zapraszam wszystkich zebranych na dzisiejsze uroczystości na spotkanie przy kawie, ciastku w Domu Strażaka w Czerminie. Wszystkich Państwa tu obecnych, tak, delegacje z Niemiec, jak i mieszkańców Czermina, gdzie pan Gosiewski, który jest autorem takiego...